Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków. W takim razie, jakim członkiem rodziny jest potrzeba ich patentowania? Sądząc po wnioskach, które Wam dzisiaj pokażę, chyba tylko typowym wujkiem Stefanem pośmiewiskiem każdej imprezy rodzinnej. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 10 najdziwniejszych i najgłupszych patentów na wynalazki. Numer 10. Kiedy zwykła pułapka na myszy okazuje się zbyt mainstreamowa. W 1982 roku niejaki James Williams opatentował pułapkę z wbudowanym rewolwerem. W momencie, kiedy gryzeń postawił łapkę na zapadni, rewolwer dosłownie przedziurawi go tak, jak jego ulubiony ser. Trzeba jednak bardzo uważać, aby samemu nie nadziać się na taką pułapkę. W tym przypadku nasza nieuwaga nie kosztowałaby nas tylko spuchniętego palca. Numer 9. W 2000 roku opatentowana została specjalna wkładka na majtki, która neutralizuje brzydkie zapachy spowodowane puszczaniem bąków. Problematyczną sytuację idealnie przedstawia załączona do wniosku ilustracja. Jeśli noczenie czegoś na wzór pieluchy, tylko że na same bąki, nie stanowi dla Was problemu, wkładka z aktywnym węglem może nie jest takim złym pomysłem. Numer 8. Niejaki William Holmes opatentował specjalne urządzenie chroniące nas przed szkodliwym dymem, np. podczas pożaru, zapewniając nam dostęp do świeżego powietrza. Ale najpierw potrzebowalibyście dostępu do łazienki. Urządzenie wzorowane na masce do nurkowania czerpie bowiem powietrze z wnętrza muszli klozetowej. Idealny wynalazek również dla tych, którzy nagle dowiedzieli się, że w miastach istnieje coś takiego jak smog, i raptem wszyscy cierpią na taki kaszlu. Numer 7. Wynalazca Henry Hunt określił grafity jako atak na wizualną przyjemność człowieka. Z tego powodu w 1997 roku opatentował system, który w zamyśle miałby niszczyć karierę każdego, kto chciałby być jak Banksy. Kiedy wandal zbliżałby się do ściany, system zamontowanych czujników ruchu aktywowałby specjalne pole magnetyczne, które miałoby odpychać metalową puszkę z farbą. To wie może dzięki temu wynalazkowi graficiarze zaczęliby chodzić z drewnianymi pędzlami. Numer 6. Jeśli perspektywa rodzenia dziecka was przeraża, ten wynalazek uczyni wasz poród o wiele gorszym. W 1965 roku George i Charlotte Blonski opatentowali tak zwany aparat ułatwiający rodzenie dziecka z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Stół, na którym leży kobieta obraca się bowiem tak szybko, że dziecko dosłownie wylatuje z jej macicy bez potrzeby parcia. Urządzenie wyposażone jest również w specjalną siatkę bezpieczeństwa, która ma za zadanie łapać dziecko. Numer 5. Wykrywacz przechodniów brzmi jak całkiem sensowne usprawnienie dla kierowców, dla których bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. Taki system ostrzegania mógłby się nawet sprawdzić, gdyby nie fakt, że o przechodniu informuje on już po fakcie. W jego skład wchodzą bowiem czujniki, które analizują wgniecenia na masce, zmianę prędkości z powodu zderzenia, a następnie informują nas, co właśnie potrąciliśmy: człowieka czy tylko stertę kartonów, więc możemy jechać dalej. Numer 4. Ilustracja ta przedstawia urządzenie o nazwie Zabawka dla Zwierząt. We wniosku z 1999 roku możemy przeczytać między innymi, że widoczna zabawka w kształcie gałęzi może być wykonana z drewna i służyć na przykład rzucaniu psom. Tak, raczej dobrze się wam wydaje. Ten sprytny człowiek opatentował patyk, a może nawet cały proces aportowania. Normalnie geniusz. Kolejny dowód na to, że przy odpowiednim doborze słów można opatentować dosłownie wszystko. Numer 3 w 2001 roku niejaki Joe Armstrong opatentował urządzenie, które kopie tyłki. Dosłownie. Kopacz pośladków to urządzenie służące do kopania w tyłek osoby, która z niego korzysta. Według opisu głównym celem tej zwariowanej maszyny jest zapewnić nam niecodzienną rozrywkę. Według mnie również utwierdzić w przekonaniu, że koniecznie powinniśmy udać się do psychiatry. Numer 2 Chyba wszyscy znamy to niekomfortowe uczucie nad uszami po zbyt długim noszeniu okularów. Wynalazca David Peskel postanowił coś na to zaradzić i stworzył tak zwane magnetyczne okulary pozbawione załóżników. Ale niech was ilustracja nie zmyli. System ten wcale nie wymaga chirurgicznego usunięcia uszu i zamontowania w ich miejsce magnetycznych pierścieni. Pierścienie te tylko przykleja się z dwóch stron głowy, aby mogły przyciągać wasze okulary. No rzeczywiście, bardzo to wygodne. Facet bez wątpienia powinien dostać medal za rozwiązywanie problemów, które nie istnieją, a następnie stwarzanie własnych jeszcze większych. Numer 1. Na wszystkich tych, którzy boją się zarazków Opatentowana w Stanach Zjednoczonych osłonka do całowania, zbudowana z ramki oraz elastycznej membrany, która ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się zarazków z ust do ust, w sam raz na pierwszą randkę. Ale żeby nie było aż tak niezręcznie, osłonka jest w kształcie serca. I tym miłosnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja was zapraszam do poprzednich, m.in. 10 epickich bałwanów, które też chcielibyście ulepić. Jeśli są to jacyś nowi widzowie, tradycyjnie zapraszam was także na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Część wyświetla się na ekranie, a część jest w opisie. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro o godzinie 15. Cześć!